Dzień dobry. Nazywam się Malwina Motyka, a to jest mój kanał Złote Myśli Maleńkiej. A to piękne miejsce, w którym się znajdujemy, to sala zabaw Świat Malca w Węgierskiej Górce. Wczoraj przyszła do mnie myszka Józefa Kruszynka, bohaterka poprzedniego odcinka na moim kanale. Przyszła, przyniosła mi list i mi powiedziała tak: ja 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 ja, ja jestem tylko listonoszem. Ty zrobisz, co zechcesz, ale przeczytaj proszę ten list, a potem zdecyduj. Takiej prośbie nie mogłam odmówić, tym bardziej, że zdążyłam się przekonać, że myszka Józefa Kruszynka to wspaniała istota. Jeśli ktoś z Was jeszcze jej nie poznał, to zapraszam bardzo serdecznie do poprzedniego odcinka. A teraz no cóż, może przeczytam Wam list, który przyniosła mi moja przyjaciółka. Ale zanim wam go przeczytam, to wam go pokażę, bo po prostu, wiecie, pierwszej urody, z wyglądu to on nie jest, ale myślę, że to będzie dla mnie pamiątka na bardzo długo. Co w nim napisano? Posłuchajcie. Szanowna złociutka, jeśli trzymasz w łapkach ten list, albo jeśli chociaż go słuchasz, nie wiem, czy umiesz czytać, wybacz, oznacza to, że myszka Józefa Kruszynka dotrzymała słowa. Podziękuj jej ode mnie. Możesz ją też przytulić, ale tylko jeden raz. Napisałam do ciebie, bo bardzo chcę się z tobą spotkać. Ale wolę w liście powiedzieć po co, bo nieśmiała jestem. Myszka opowiadała, żeś ty mądra i że znasz się na sprawach, o których mówisz, że się nie znasz, to znaczy, żeś że też skromna. A na dodatek podobno płakałaś, jak się spotkałyście. Kolejne, co mi się w tobie podoba. Nadajesz się i myślę, że mnie zrozumiesz. Jak ty to zawsze mówisz do ludzi? Usiądź sobie wygodnie i posłuchaj. No to posłuchaj. Jest taki jeden jesz, ale nie taki zwyczajny pospolity. Nie, nie. Teodor Brzydalski to najpiękniejsze stworzenie na świecie. Ma mięciutką sierść na brzuszku i śliczne duże kolce na pleckach, ale i tak najpiękniejsze są te jego wielkie oczyska. No mówię ci dwa węgielki. Czarne, ale błyszczące jak perły. Po pierwsze, nie myśl sobie, że go kocham. Absolutnie nic z tych rzeczy. Ja, ja po prostu doceniam piękno jeże i natury. A po drugie. A zresztą, co ci będę pisać? Przyjdziesz do lasu, to się przekonasz. Sama zobaczysz, że jest niezwykły. No właśnie to jest to po drugie. Przyjdziesz do lasu, proszę cię. Potrzebujemy pomocy. Nie ma czasu do stracenia. Z góry serdecznie dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej gorącej i rozpaczliwej prośby. Z poważaniem ja. A, no tak, ty mnie przecież nie znasz. Z poważaniem ja, Melania Piękna, wiewiórka. Przeczytałam list wiewiórki i już ją polubiłam. Co miałam zrobić? Poszłam do lasu. Ale o tym, co w tym lesie się wydarzyło, to ci już przeczytam, no bo nie mogło być inaczej. Musiałam spisać tę historię. O melanii pięknej, wiewiórce szalonej, która okazała się ale zacznijmy od początku. Usiądź sobie wygodnie i posłuchaj. Dostałam jej list w piątek wieczorem. I pomimo, że w sobotniej poranki uwielbiam sobie pospać długo, wstałam o piątej rano i poszłam do lasu. Oczywiście, najpierw wypiłam wodę z cytryną i zjadłam zdrowe i pożywne śniadanko. Ubrałam polarowy dresik, czapkę, bo nie cierpię jak mi marzną uszy, i kalosze. Na wypadek spotkania z jakąś uroczą żmijką albo innym równie fascynującym zwierzątkiem, schowałam do plecaka Termosik z herbatką, owocki na drugie śniadanko i byłam gotowa do drogi. Do lasu nie miałam daleko. Po zaledwie dziesięciu minutach spaceru dotarłam na jego skraj. Pierwsze, co mnie zachwyciło, to była cisza. Taka no wiecie Niezmącona ani szumem wiatru, ani śpiewem ptaków, zupełnie jakby las zastygł w oczekiwaniu. Czyżby na mnie tak czekał? Tak też chyba było, bo kiedy tylko weszłam między pierwsze drzewa, poczułam delikatny podmuch, zupełnie jakby mnie pan wiatr po policzku pogłaskał. A potem usłyszałam cichutki, ale jakże uroczy Ptasi koncert. Pomyślałam, że las jest przemiłym i gościnnym gospodarzem, skoro tak wita wszystkich, którzy do niego przychodzą. Szłam sobie zauroczona, rozglądałam się za dziuplą wiewiórki Melanii Pięknej i podziwiałam cudny widok przed moimi oczami. Wszędzie dookoła choinki sięgające nieba, a na dole runo leśne. Niezbadane i pełne tajemnic, zapewne dlatego takie fascynujące i wspaniałe. Zawstydziłam się na myśl, że wchodzę w te tajemnice z moimi kaloszami, dlatego też zadarłam głowę do góry. Dochodząc do wniosku, że lepiej patrzeć w niebo, do którego tajemnic się przecież nie wkradam. Idąc z zadartą głową, czułam się uczciwsza. Przeszłam kilka kroków i bęcłam jak długa na ziemię, przygniatając swym ciałem wielki kawał sekretnego poszycia. Jakaś kara musiała, jak widać, być, bo w nagrodę za to moja głowa wylądowała na kamyczku takim y, dziwnym, niedużym, malusieńkim, ale twardym okrutnie. Z bólu zrobiło mi się niedobrze i zakręciło mi się w głowie. Nie mogłam się ruszyć. Zamknęłam oczy i postanowiłam przeczekać najgorszy moment, i nagle coś wskoczyło mi na głowę. Zaczęło po mnie biegać od stóp do głów, tam i z powrotem. Okropnie się przestraszyłam, ale jedyne co w tamtym momencie mogłam zrobić to mocniej zacisnąć powieki. Tak też zrobiłam i wtedy ją usłyszałam. Czyś ty oszalała? Zbierałam te liście całą noc. Oka nie zmrużyłam, żeby zdążyć na czas, a ty mi tu przychodzisz i gnieciesz wszystko. Wstawaj natychmiast, ale już. Słuchałam tego niezwykle poirytowanego głosiku i bardzo chciałam zrobić to, o co mnie prosił jego właściciel. No ale naprawdę nie byłam w stanie. Ten ktoś po mnie skakał i skakał, a ja leżałam i czekałam, aż się uspokoi. Po kilku chwilach odważyłam się otworzyć oczy, i wtedy zobaczyłam, że na moim brzuchu siedzi wiewiórka. Pomyślałam, że to ona, Melania. Nie chcąc jej przestraszyć, chrząknęłam delikatnie i jeszcze delikatniej zapytałam: Pani Melania? Melania piękna? Wiewiórka w trzy sekundy znalazła się przy mojej twarzy. Oparła mi łapki na nosie i rzucając podejrzliwe spojrzenia, oświadczyła melania, melania, a ty to kto? Urocza była w tej swojej złości pomimo całej dziwności sytuacji uśmiechnęłam się do niej, przedstawiłam się i powiedziałam, że przychodzę w odpowiedzi na jej list. Kiedy usłyszała, że ja to ja zeskoczyła ze mnie, usiadła na szyszce obok i zaczęła opowiadać. Jeszcze Teodor Brzydalski upadł tak jak ty. I to wszystko moja wina. Biegam jak szalona po lesie i wszędzie gubię orzeszki. Nic nie mogę poradzić na to, że mi się ciągle i wszędzie tak bardzo spieszy. No i kilka dni temu Teodor potknął się o mojego orzeszka i złamał łapkę. Za niedługo zrobi się bardzo zimno, a on przeze mnie nie może sobie zrobić legowiska. Zapasów jedzenia też nie gromadzi, jeśli nic nie zrobimy. Brzydalski nie przetrwa do wiosny. A taki śliczny jest i takie cudne ma kolce. Ty miałaś mi pomóc i znowu to samo. Moje orzeszki to pułapka. Aha! Czyli kamyczek, który od paru minut robi za moją podusie, to tak naprawdę Twój orzeszek, tak? Melania Piękna zrobiła skruszoną minkę, a potem drżącym głosikiem zapytała: I, I co my teraz zrobimy? Usiadłam, rozmasowując guza i zaczęłam głośno myśleć. Kochana Pani Wiewiórko, po pierwsze potknęłam się przez własne zamyślenie. A nie przez Ciebie. To prawda, upadłam na Twojego orzeszka, twardy jak kamień, ale zapewniam Cię, że bolałoby mnie zupełnie tak samo, gdybym upadając trafiła na szyszkę lub korzeń drzewa. Stało się to, co miało się stać. Przeznaczenie, od co? Teodor Brzydalski złamał łapkę, bo tak najwyraźniej miało być. Może po to, żebyśmy mogli się poznać. I nauczyć się czegoś od siebie nawzajem. Może tego, że wszystko w życiu dzieje się po coś, że każde spotkanie, nawet jeśli zaczyna się bolesnym upadkiem na orzeszka, może być i jest ważną lekcją. Wiewiórka słuchała mnie i kręciła łebkiem. Co to opowiadasz? Jaka to niby ważna lekcja? Melania piękna. Była już okropnie zniecierpliwiona. Skoczyła mi na kolana i przeskakując z jednego na drugie krzyczała: Tak nie może być! Ja się nie zgadzam na żadne lekcje kosztem Teodora Żydalskiego. Melania, ty nie krzycz, tylko mnie słuchaj. Jeżowi zginąć nie damy. A ty musisz zrozumieć, że nie jesteś tą złą w całej historii. Nie odpowiadasz za wszystko, co wydarza się w lesie. A ja właśnie teraz uczę się od ciebie, że jeśli czegoś bardzo chcesz, to musisz zrobić wszystko, co możesz, żeby się udało. Spójrz na siebie, nie poddajesz się, nie śpisz po nocach, napisałaś do mnie, skaczesz po mnie i krzyczysz, chociaż jestem dużo większa od ciebie. Robisz wszystko, żeby uratować przyjaciela, i udało ci się. Zobacz, uratujemy go. To ci obiecuję. Ale chcę, żebyś zapamiętała. Jesteś moją lekcją, że nie wolno się poddawać. Mogłoby się wydawać, że taka mała istotka jak ty nie może nic, a zrobiłaś wszystko i udało ci się. Prowadź do Teodora. I poszłyśmy i uratowałyśmy go. Ale o tym opowiem wam innym razem. Tymczasem. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję, że dotrwaliście razem ze mną do końca historii. A po drugie, hmm, jeżeli ta historia Wam się spodobała, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wyrazicie swoją sympatię, zostawiając lajka i subskrybując mój kanał. Do zobaczenia!